Witam, siódmy odcinek. Jak widzicie, trochę się graficznie pozmieniałam, za tego rysunku wyglądam właśnie ja. Przyszła także uwaga dotycząca mojego dynamiki, mojego głosu. Będę zwracała na to uwagę. Tymczasem zajmiemy się dzisiaj obliczaniem koncentratu emulsji. Przyszła taka prośba, przychylam się do niej. Jeśli rozpoczęliśmy ten temat, chciałabym jakoś zakończyć. Posłużę się receptą. To jest recepta emulsji do stosowania wewnętrznego. Na co zwrócić uwagę, jeśli będziemy mieć do czynienia właśnie z receptą na emulsję? Jeśli w składzie recepty jest olej i woda, powtarzam, olej jakiś i woda, to na pewno będzie to emulsja. To jest bardzo ważna rzecz. I kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że lekarz wcale nie musi określić w składzie recepty emulgatora. Nie jest to jego obowiązkiem. On mówi tak: słuchaj, musisz połączyć wodę i olej. Mnie to nie interesuje, jak ty to zrobisz. To ty musisz wiedzieć, to ty masz kompetencje, to ty masz wiedzę i umiejętności i ty wiesz, co zrobić, żeby powstała z tego emulsja. Również istotną rzeczą jest to, jaką ilością oleju w emulsji mamy do czynienia i jaki jest to olej. To decyduje, to determinuje, jaką proporcję zachowamy przy sporządzaniu koncentratu emulsji. Ja daję tu jeszcze kolejny taki przykład dotyczący emulsji, na który warto zwrócić uwagę. Może być zdarzyć się taka sytuacja, że ilość oleju w koncentracie emulsji nie jest określona. Jest tu skrót quantum satis. Lekarz mówi, nie wiem, weź ile potrzebujesz, a my wiemy, że to powinno być 10%. I tu jest dobry przykład. Quantum satis. Lekarz napisał quantum satis i jeśli nie jest określona ilość oleju w emulsji, to bierzemy 10%. Idziemy do proporcji. Wartością wyjściową do tworzenia jądra emulsji, koncentratu, jest ilość oleju. W naszym przypadku jest to 16 gramów. I od razu wrócę do tego. Jeżeli mamy oleju w emulsji mniej niż 20%, to stosujemy proporcje 2 do 1 do 1,5. Są jeszcze 3 proporcje. Proszę, odsyłam Was do podręczników. Proszę znaleźć sobie te proporcje i uczyć się także ćwiczyć umiejętność korzystania z tych proporcji. Tym razem tego nie robimy. My mamy mniej niż 20% oleju w całej zawiesinie, bo mamy 16%. Korzystamy z proporcji 2 do 1 do 1,5 i to jest proporcja określająca olej, gumę arabską i wodę jako składniki. Łatwo obliczyć, jeżeli jest 16 gramów oleju i to jest nasza wyjściowa wartość, to są dwie części. Jedną część będzie stanowiła guma arabska, to będzie 8 gramów, natomiast półtorej części, to jest 12 gramów, będzie stanowiła woda. I te składniki razem łączymy. Łączymy w takiej kolejności, że najpierw odważamy olej, posypujemy go gumą arabską i tak delikatnie ze sobą łączymy, mieszamy i stopniowo do tej mieszaniny dolewa się wody. To nie może być szybko, to musi być stopniowo, ponieważ jest to taki dość newralgiczny moment wykonywania emulsji. Tu jest też taki przykład ukrytej substancji składnika pomocniczego. Tym ukrytym składnikiem jest guma arabska. Weźcie pod uwagę, że nie było jej w składzie recepty. To my zadecydowaliśmy o użyciu gumy arabskiej ze względu na to, między innymi, że guma arabska jest takim emulgatorem uniwersalnym. Można stosować do leków do stosowania zewnętrznego i używać także do leków do stosowania wewnętrznego. Tutaj przykład naszej pracowni. My wykonujemy emulsje, często wychodzą, no ale zdarzają się niepowodzenia. To nie zdejmiemy cen. Elegancko.